Gry fabularne, edukacyjne, strategiczne, wojenne. Rodzaje planszówek, jakie znajdziemy w Słupskiej Gralni przy ulicy Mikołajskiej 5 można wymieniać jeszcze długo. Ofertę dla siebie znajdą tam zarówno najmłodsi gracze, jak i młodzież oraz dorośli. Gralnia czynna jest popołudniami od wtorku do soboty. W tym czasie można tam przyjść samemu, z rodziną lub z ekipą graczy. A jeśli nie chcemy grać na miejscu, można planszówki wypożyczyć do domu. W Słupskiej Gralni organizowane są także zajęcia tematyczne. We wtorki wybrać się można na przykład na warsztaty malowania figurek. W środy to czas gier edukacyjnych dla młodzieży. W czwartki w gry fabularne pograć mogą dorośli. A w piątki dzieci. Sobotnie popołudnie to również czas dla dzieci, dla których przygotowywane są gry edukacyjne. Potem także można się pouczyć, ale języka obcego, bowiem po zajęciach dla najmłodszych przychodzi czas na gry po angielsku. Raz w miesiącu odbywają się tam również turnieje. Słupska gralnia to zadanie, które słupszczeni wybrali podczas głosowania na budżet obywatelski. W planszówki w lokalu przy ulicy Mikołajskiej 5 za darmo pograć będzie można do końca roku.